Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj kontynuujemy serię filmów związanych z tym, trochę jak u nas wyglądają w klubie zajęcia dedykowane dla dzieci, ale pokazane tu metody treningowe Sensei Dani. Myślę, że urozmaicą każdy trening. Dzisiaj też będzie nam pomagać po raz kolejny Fela. Tak? I dzisiejszym tematem jest trening na drabince. Także bardzo taka modna rzecz ostatnimi czasy, żeby wyrobić sobie dobrą, szybką pracę nóg. No i cóż, bawcie się dobrze i nie zapomnijcie skomentować, co sądzicie o tych ćwiczeniach. Jeżeli chodzi o trening na drabince, dosyć często używamy go podczas pracy z dziećmi z tego względu, że u dzieci trzeba rozwijać skoczność jako jedną z funkcji motorycznych. Jest to istotne z racji tego, że dobra skoczność, dobra praca nóg przekłada się potem na jakość karate. Nogi musimy wzmacniać mięśnie, a także jakby szybkość, w jakiej potrafimy zrobić pewne ćwiczenie. Teraz Felicja będzie prezentować, ja będę pokazywać. Uwaga, pierwsze ćwiczenie bardzo proste. Bieg w taki sposób, żeby każda noga trafiała do drabinki. Wbrew pozorom, niektóre dzieci mają z tym problem. Kiedy już to umiemy, dodajemy wysokie unoszenie nóg. Drugim ćwiczeniem jest oczywiście skok obunóż. Dwie nogi trzymamy razem. Następnie wprowadzamy skok obunóż z wysokim uniesieniem kolan. Jest to trudniejsze, bo nie dość, że trzeba podnieść wysoko nogi, jeszcze trzeba trafić w drabinkę. Kolejnym ćwiczeniem jest szybkie wstawienie nóg do jednej kratki. Ćwiczymy to na jedną i na drugą stronę. Kolejnym ćwiczeniem są przeskok dwie kratki do przodu, a następnie jedną kratkę do tyłu. Hop, hop. Kolejnym ćwiczeniem jest skok do środka, na zewnątrz, do środka, na zewnątrz. Kolejny będzie skok z obrotem. Hop, do przodu, do tyłu. Następnie możemy przebiegać przez drabinkę. Potem wprowadzamy już trochę trudniejsze ćwiczenia. Stajemy bokiem w pozycji walki. Przesuwamy się w lewo, w prawo, przesuwając najpierw przednią nogę, potem tylną. Kiedy nam to wychodzi, przyspieszamy. Te ćwiczenia robimy oczywiście na dwie strony, czyli na lewą nogę i na prawą. Następnie robimy, stajemy przed drabinką, skok do drabinki, wyskok. Kiedy to ćwiczenie jest już zrobione, możemy robić skok z dodaniem uderzenia. Możemy także krzyżować rękę z nogą. Wskakujemy przednią nogą, czy kizami, ale uderzenie dajemy giaku.
Jest to trudniejsze, bo trzeba się skupić na tym, żeby iść do przodu i równocześnie zadać cios. Możemy jeszcze robić przebieganie, obrót. A także ćwiczyć na drobince szybkie zmiany pozycji. Możliwości są właściwie nieograniczone, jeżeli chodzi o pracę z drabinką. Możemy także na przykład ćwiczyć pozycję kibadachi za pomocą skoków. Wiadomo, ja mam większy rozstaw, więc muszę skakać co dwie kratki. Możemy wprowadzać podczas ćwiczeń z drabinką ćwiczenia różnego rodzaju. Ćwiczenia wzmacniające pracę nóg, ćwiczenia w kroków razem z technikami, na przykład wejście tutaj i kopnięcie, maigeri i wyjście, prawda? To są takie ćwiczenia, które już jakby są dla trochę starszych dzieci. W związku z tym ta drabinka daje nam pewne takie możliwości treningowe, które możemy użyć zarówno w przypadku dzieci do ćwiczeń koordynacyjnych i szybkościowych, w przypadku starszych dzieci do wprowadzania prawidłowej pracy nóg, a także w przypadku dorosłych do rozwijania umiejętności pracy z technikami. Dobrze, ja tylko tutaj pokażę coś, Alitaria. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj jak wskakiwała Daria w drabinkę i wyskakiwała z techniką jedną albo drugą, to tak jak pewnie się zorientowaliście, to jest po prostu technika pojedynczego ciosu razem z odpowiednią pracą nóg. To dosunięcie nazywa się Suryashi. Generalnie na tym kanale są filmy odnośnie pracy nóg. To jest tak tutaj oprócz ewidentnie też cardio, troszeczkę się zmęczyłyście skacząc, to tutaj poprawia trenowanie na drabince pracę nóg, a jest trochę urozmaiceniem, bo mnie to trenerzy kazali robić o tak, 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 ok, to jest ok, ale po prostu no, fajnie jak jest jakieś urozmaicenie. Też ruch nogi tutaj na bok czasem się przydaje, bo jeśli bym chciał kopnąć od tej strony, to lepiej jak noga jest tu, jeśli ustawiam ją od tej strony, mogę kopnąć u ramasiu, albo sprawniej kopnąć i opogeri, podciąć tutaj piętą. Od tej strony z kolei muszę ustawić nogę, żeby podciąć, odhaczyć stopą. Więc generalnie wszystkie te rzeczy się absolutnie przydają. Nawet jeśli rozpatrujemy takie rzeczy jak, nie wiem, hop, coś takiego. No to powiedzmy, że ja zrobię cios. Ty zrobisz lekkie uchylenie na tą stronę, przysuniesz się i przejdziesz tam, nie? Ok, to wygląda bardzo teatralnie, ale ten ruch przypomina wyjście z narożnika, który się stosuje w boksie, więc jest to normalna technika walki, tylko zazwyczaj jeden robi cios sierpowy, ty robisz unik tam rotacyjny, nie, tu i wchodzisz w ten sposób. I nagle to ja jestem w narożniku, prawda? Więc aplikacja tych ruchów może być różna. Chodź. A drabinka jest wspaniałym urozmaiceniem treningu. Również stosowanym nie tylko do treningu dzieci, ale nawet zawodowcy trenują z drabinką. Lyoto Machida, taki słynny karateka, co startuje w MMA. W zasadzie startował, bo już trochę kończy karierę. Bardzo często ćwiczył na drabince i słynął z bardzo dobrej pracy nóg. On tam przyjmował pojedyncze ciosy, broniąc się
dystansem na całe walki MMA, kołtując swoich przeciwników, więc jest to coś ciekawego, ciekawa metoda treningowa, wykorzystywana również przez dorosłych i to nawet przez tych najlepszych. No nic, mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie i do zobaczenia następnym razem.